Chciałbym stworzyć taką task listę. Ja mam coś takiego, co się nazywa HESC. Mam tutaj firmę do zarządzania, że tak powiem, sytuacją. Bo widać na laptopie, ale to w jakiej rozdzielczości? Bo obraz źródłowy jest Full HD, więc może jeżeli laptop ma HD Ready, czyli 1366 na 768, to będzie niestety tutaj konwersja kaleczyła obraz. Ja mam coś takiego jak HESC, on co prawda nie wygląda tak, wygląda trochę ładniej. Chodzi o to, że jest lista spraw, która jest do załatwienia. Tam generalnie jest cały system ticketów, myślę, że aż tak daleko nie pójdziemy. Ale chciałbym zrobić taką właśnie task listę, którą będzie można sobie powsadzać zadania, które mamy do wykonania, tak żeby one się wyświetlały w jakiś uporządkowany sposób. Następnie będę chciał, żeby dało się je odklikiwać, ustawić im ważność i tak dalej. Taki, a nie inny zadanie, ze względu na to, że tutaj można zawrzeć wiele tematów, które były wczoraj i które moglibyście sobie, że tak powiem, w ten sposób utrwalić. Na pewno zawrzemy programowanie obiektowe, czyli każde zadanie będzie obiektem według klasy, cała lista również będzie obiektem, to wszystko ładnie sobie połączymy i to powinno ładnie działać. Zapiszemy to wszystko do sesji, tak żeby ta lista oczywiście między przeładowaniami strony normalnie funkcjonowała. I potem zależy, jak nam to pójdzie. To znaczy, możemy spróbować zrobić integrację z bazą danych, czyli spróbować zapisać tą listę do bazy danych. Możemy spróbować zrobić jakąś autoryzację, która umożliwi nam zalogowanie się do tej bazy danych. Tyle, ile nam zostanie czasu, i jak wy się będziecie czuli na siłach, ten projekt będziemy dłubać. Jak dojdziecie do wniosku, że macie dość, to dajcie znać, że macie dość. Będziemy się wtedy zastanawiać nad czymś innym, tak? Zaczniemy od najprostszych rzeczy. Ja sobie zrobię tutaj folder. Może tu. Zrobię folder i zrobię repo. Do Gita. Ja nie wiem, czy myśmy rozmawiali chociaż tak wstępnie o Gicie, czy nie? Czy ja mówiłem wam coś w zeszłym semestrze o Gicie? Gdzieś tam na początku, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Dobra, wezmę sobie tutaj w podstawowym. Jak nie, to wam po drodze, że tak powiem, ogarnę temat. W kliencie od Gita sobie zrobimy nowe repozytorium. Zbyt dużo nie. No okej, dobra, to jakoś tam zaraz ogarniemy. Teraz tu z Gitem jest taki zabawny w cudzysłowie problem. Jak tworzycie repozytorium, to nie możecie wybrać sobie, że ono ma być w jakimś folderze, tylko on wam robi ten folder w podfolderze, który wybierzecie tutaj jako ścieżkę. Git ignore, nie ma w PHP nic takiego. Dobra, więc generalnie Git to jest system kontroli wersji, czyli to jest coś, co pozwala wam przechowywać całe archiwum kodu, ileś tam. No od samego początku projektu, wszystkie zmiany, które wykonujecie, za każdym razem jak zrobicie commita, czyli jakby zrobicie sobie taką zakładkę, to Git będzie pamiętał, jak ten kod wyglądał dokładnie co do znaku. Czyli będziecie mogli się cofnąć na przykład do kodu sprzed, nie wiem, miesiąca, 2 miesięcy, tygodnia, 3 godzin, co jest zwłaszcza przydatne, jak w trakcie robienia projektu nagle uświadomicie sobie, że zepsuliście coś. I Ctrl Z nie wystarczy i projekt przestał działać, to wtedy w Gicie możecie sobie rollbacka zrobić po prostu do wersji sprzed na przykład godziny czy sprzed 2 godzin. Git też jest narzędziem do kolaboracji, pozwala wam tworzyć oprogramowanie w jakimś zespole w sposób, który nie w taki sposób, że nie zaburzacie sobie nawzajem pracy, dzięki temu, że w Gicie możecie jakby tworzyć tak zwane brancze, czyli oddzielić sobie wersję kodu, na której pracujecie, od wersji ogólnej dostępnej dla wszystkich. Jak skończycie pracę nad jakimś featurem, to tą wersję tego brancha, tak zwanego, czyli tą wersję kodu, łączycie z kodem ogólnym. W ten sposób każdy programista pracuje na jakby swojej rozdzielnej kopii i nie wpływa na pracę innych. Potem ból głowy ma project manager, który musi te merge konflikty, które tam wynikną, czyli problemy związane z tym, że dwóch programistów wyedytowało ten sam plik i potem project manager musi to łatać gdzieś tam.
Tak, tytułem wprowadzenia, bo jeszcze będziemy mieli tą inżynierię oprogramowania, to sobie więcej o Gicie powiemy. Repozytorium to jest tak jakby folder z projektem. On się będzie znajdował w tym folderze i tak się ma nazywa folder nazywać. Ja go już zrobiłem, nie wiem czy Git mi się zaraz nie spruje tutaj. Licencja w sumie dla waszych zastosowań nieistotna, jak macie wątpliwości, możecie sobie wrzucić któregoś z GPL-ów, nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia. No bo nie będziecie na tym pieniędzy robić, więc no tutaj nikt nie będzie specjalnie wam w to zaglądał. To co jest tutaj, git ignore, to są presety zestawów, pliki definicji, których rzeczy nie powinien wrzucać do repo. W przypadku z większości takiego pisania, jak wy piszecie, to w zasadzie wszystko będziecie chcieli wrzucać do repo, bo to wszystko jest wasz autorski kod. Natomiast jakbyście korzystali na przykład z Node'a, czy Reacta, czy cokolwiek, to tutaj jest plik gdzieś do Node'a chyba nawet. Jest czy nie? Node był. Chodzi o to, że on nie wrzuca do repo wtedy rzeczy, które na przykład w Node'zie automatycznie pobieracie sobie potem npm. Tak, żeby nie wrzucać bez sensu kopii binarek czy tam bibliotek tego, co ściągacie. I tak potem w ramach instalacji aplikacji. Dla was teraz do PHP bez frameworków, bez takich rzeczy was to nie dotyczy, natomiast jeżeli byście coś robili na przykład na jakimś frameworku w stylu na przykład Symfony, to wrzucacie sobie tutaj Symfony, żeby on nie wrzucał wam plików Symfony do repo, bo to nie ma żadnego sensu ani potrzeby. Ja sobie zaznaczyłem, żeby był README, bo czasem jest problem z wrzuceniem tego do chmury, jeżeli nie ma tego pliku README. Create repo i teraz tu mi się w tym... Teraz tu się pojawił plik git attributes ukryty, a licencja, którą wybraliście tam i readme.md. I teraz ja sobie zmienię w kodzie folder pracy, czy ten folder, no powiedzmy roboczy, na ten folder, tak? Czyli wezmę sobie tak, i żeby ograniczyć sobie koda do tego jednego folderu. A nie znaleziono usługi Git, dlatego że nie mam zainstalowanego Gita jako Gita, mam tego GitHub desktopa, nie mam Gita jako Gita. Mogę go sobie w sumie na szybko zainstalować. To jest teraz tak, to jest bardziej user friendly zdecydowanie. Takie jest moje zdanie, tak? GitHub desktop jako program jest zdecydowanie bardziej user friendly niż Git, taki typowy Git hardkorowy tekstowy, nawet jeśli on jest operowany przez Coda. Natomiast zachęcam tutaj do własnych doświadczeń. Ja sobie ze skryptu szybciutko zainstaluję Gita i w kodzie będę wtedy miał też Gita. To tyle przydatne, że Git wtedy w kodzie pokazuje zmiany względem repozytorium. Będę musiał pewnie go przeładować. Ok, tutaj już kontrola źródła już teraz normalnie świeci, czyli działa tak jak powinien. No dobra, i to repozytorium, jak już mam tutaj w tym kliencie, to mogę sobie zrobić publish repository i wrzucić je sobie na na chmurę GitHuba. Mogę wam je podlinkować, będziecie mogli sobie stamtąd je pobrać wtedy. To jest to repozytorium na GitHubie, ja wam je wkleję w czat jeszcze, możecie każdy sobie może wejść i tam na bieżąco oglądać. Nie to, nie skopiował mi się link. To co jest? Nie mogę URL-a skopiować.
Dobra, macie tam URL do tego repo. I tutaj będzie widać wszelkie zmiany, które będą wprowadzane. Będzie widać, kiedy dany plik doszedł i tak dalej. I tutaj, jeżeli macie klienta GitHuba, to możecie sobie tego URL-a do niego wkleić. Jeżeli nie, to tutaj jest taka opcja download zip. Możecie pobrać po prostu całą aktualną wersję, że tak powiem, repozytorium. No dobra, jak już mamy uporządkowane sprawy organizacyjne, to się możemy wziąć za pisanie kodu. I teraz tak, postaram się od najprostszych rzeczy i nie dodawać za dużo fajerwerków. Fajerwerki zostawimy sobie, czyli na przykład layout strony zostawimy sobie na koniec, dobra? Nie będziemy od razu kleić Bootstrapa, CSS-a i tak dalej, to gdzieś tam może na koniec. Trzymajmy się, że tak powiem, podstaw najpierw. I teraz tak jak sobie popatrzycie tutaj na PSK, chociaż chciałbym, żeby on mi pokazał, jak to wygląda. Ja bym chciał tą grafikę zobaczyć. No dobra, to zaraz sobie tam gdzieś. Teraz z pamięci chyba nawet zrobię. To jest lista etykietów na HESC-u, czyli tam powiedzmy zadań do wykonania. Każde zadanie ma jakiś tam identyfikator, ma datę, z którą zostało stworzone, osobę, która to faktycznie stworzyła, temat, jakiś tam zawartość, nadaną stopień priorytetu i stan, w jakim się w tej chwili znajduje. I my sobie odtworzymy to jako obiekt w PHP-ie, a następnie zabierzemy się za pogrupowanie tego jako listę takich obiektów. Teraz tak, ja sobie zrobię dla porządku tutaj katalog klas, który będzie przechowywał moje klasy w PHP-ie. I jest taka konwencja, nie zawsze i nie wszędzie stosowana, że pliki zawierające klasy mają końcówkę .class.php, czyli jeżeli ja sobie zrobię task class php, tak? To jest ten mój plik, który ma zawierać moją klasę w PHP-ie. Samą klasę na razie. Zobaczcie, że on się pokazuje na zielono, bo jest to nowy plik względem obecnego stanu repozytorium. Żółto to będą bodajże zmienione, czerwone to będą usunięte. I teraz ja sobie tutaj zadeklaruję klasę, która będzie się nazywała task. I to będzie nasze zadanie. W ramach tego zadania postaram się zreplikować funkcjonalność, która się znajduje tam w tym nieszczęsnym HESC-u. A zaczynając od tego, że zadanie musi mieć przede wszystkim jakąś datę utworzenia, tak? Zróbmy sobie jaką prywatną. Na przykład tak. Może być też odwrotnie date, a może zróbmy tak. Bo jak się zdecyduje na jedną, jakby ten, to potem chce się tego trzymać. Private będę robił to z komentarzami i wrzucę wam to do na repo, będziecie mogli sobie pobierać na bieżąco. Data i czas utworzenia, data i czas zamknięcia. Będę to prawdopodobnie przechowywał jako Unix timestamp, czyli ilość sekund od 1 stycznia 1970 roku. To jest uniwersalny format zapisu daty i czasu, bardzo często stosowany w tego typu systemach. Co powoduje też kuriozalne zachowania, bo jak wam się to wyzeruje, to nagle wam pokazuje, że coś się stało 1 stycznia 1970 roku. Co jeszcze takie zadanie? Przede wszystkim, czemu ty mi tak odjechałeś tutaj? Private. Przede wszystkim title, tak? Czyli tytuł, nazwa zadania, private zakładam, że to zadanie będzie miało jakąś szerszą treść, a nie tylko jednolinijkowy tytuł.
I tutaj ja sobie już z góry określę, że priorytet zadania będzie w niektórych językach, na przykład w C-Sharpie, moglibyście sobie pokusić się o zdefiniowanie tak zwanego enum typu danych wyliczalnego i po prostu określić tam, że są trzy możliwe stany dla priorytetu. Jeszcze jakby z głowy, czyli uniemożliwić wpisanie innego stanu niż któryś z tych trzech. Tutaj tak dobrze nie ma, chociaż można to zrobić w ten sposób, że ponieważ to jest private, czyli będziemy to modyfikować przez funkcję, to w tej funkcji możemy wstawić sobie takie zabezpieczenie, żeby nie dało się wstawić innego stanu niż te trzy. Dobra, tam jeszcze dojdzie parę rzeczy, ale może nie wszystko naraz. Z tego co pamiętam, public nie muszę dawać, bo one są domyślnie public chyba wszystkie. Ale mógłbym z C-Sharpem pomylić, jak mi krzyknie błędem, zaraz to będę wiedział. Okej, okay. I konstruktor, czyli tworzenie takiego jednego taska, jak będzie wyglądało. Jest o tyle tak, created timestamp, możemy sobie od razu zrobić z bieżącego czasu. Time jest funkcją, która zwraca Unix timestamp od, tak jak macie tutaj napisane, ilość sekund od 1 stycznia 1970 w GMT, czyli w czasie londyńskim. I tyle. I to nam od razu stworzy aktualny ten. Potem jest kwestia wyświetlenia tego we właściwy sposób. Resolve timestamp ustawimy na... W ogóle tak powinno być. Zapomniałem o tym. This. W C-Sharpie nie musicie robić this, tutaj musicie robić this. This, czyli przypominam, odwołanie do obiektu tej klasy. Resolve timestamp ustawiamy na 0 i ustalamy sobie, że 0 oznacza nie sprawę nierozwiązaną. Chodzi w skrótce o to, że jak będziemy wyświetlać listę zadań, to będziemy sobie mogli ifem sprawdzić, czy resolve timestamp jest różny od 0. Jeżeli jest różny od 0, to będzie można napisać, kiedy została sprawa zamknięta. Jeżeli będzie równy 0, to możemy uznać, że sprawa jest ciągle otwarta i niezałatwiona. I teraz tak, title, content i priority to będziemy dostawać z konstruktora. Znaczy taki jest plan, że w momencie tworzenia obiektu będziemy te trzy rzeczy podawać. Czyli tutaj do konstruktora jako parametr string będę tutaj definiował rodzaje, bo tak, bo mogę. Czemu nie? Title string content i string, nie string, string, bo tam na razie nie da się tego inaczej określić, string, właśnie. Teraz tak, jeżeli chcę mieć kontrolę nad tym, żeby ten priorytet tutaj był low, medium, high, żeby tu się dało dowolną tą wpisać, to ja sobie zrobię tak, że wstawię tutaj, że priorytet jest jako int. I tutaj sobie, że tak powiem, sam sobie zadeklaruję, że jedynka to jest low, dwójka to jest med. To jest moja arbitralna decyzja, tak? To nie wynika z jakiegoś tam wymuszonego działania, tylko to jest moja taka arbitralna decyzja, że priorytet 1 to jest niski, 2 średni, 3 wysoki. I tutaj zrobimy tak, że będziemy tworząc taska podawać go numerycznie, a on sobie tam ewentualnie będzie to albo będziemy w ogóle go przechowywać jako liczbę, a tylko będziemy wyświetlając tabelkę będziemy pokazywać słownie. Ok, czyli
To, to i to. I teraz lecimy tak. This title jest równy title. Jeżeli komuś jest źle tak, że tutaj jest dwa razy title, nie wiadomo co jest od czego, to jeszcze się zdarza robienie czegoś takiego. To znaczy zmienne, które są umieszczone jako atrybut funkcji, są poprzedzane takim podłogą, żeby rozróżnić łatwiej w kodzie, która jest która. Jeżeli komuś to jest potrzebne do czegoś, to jak najbardziej można tak robić. Dla mnie nie ma tutaj akurat w PHP znaczenia, bo tutaj jest ten this, więc wiadomo co jest co. Co ciekawe, w C-Sharpie, mimo że this nie ma, to kompilator też nie ma z tym problemu, jeżeli macie tutaj taką samą nazwę jak tutaj. On sobie spokojnie z tym poradzi. This content jest równy content. I teraz tutaj zrobimy sobie filtr, to znaczy odfiltrujemy sobie to tak, żeby po pierwsze możemy nadać tutaj wartość domyślną. Tak przy okazji. Możemy zrobić tak i wtedy jeżeli nie zostanie podana przy tworzeniu obiektu priorytet żadna, to zostanie nadane 0. Nie 0, chciałbym 2 na średnią, tak? Czyli jeżeli nie poda użytkownik, nie uruchamiając konstruktor, nie podamy priorytetu, to zostanie automatycznie ustawiony na 2, czyli na średniej. I teraz tutaj tutaj możemy odfiltrować sobie na wypadek, gdyby ktoś nam podał jakiś absurdalny priorytet typu 99. If priority jest mniejsze od 1 lub priority jest większe od 2, to this priority jest równe 2, czyli ustaw średni, else this priority równe priority. I to działa w taki sposób, że jeżeli ktoś nam poda jakąś absurdalną wartość poniżej 1 albo powyżej 3, to on ustawi 2, czyli średnią. Jeżeli ustawi 1, 2 lub 3, to ustawi nam taką jak tutaj wynika podana przez użytkownika. I dobra, i to powinno na razie starczyć jako taki prosty konstruktor. Teraz założywszy, że chciałbym to wyświetlić, chciałbym to wyświetlić potem jako tabelkę, to mogę chcieć zwrócić te wartości w postaci asocjacyjnej, na przykład tabeli. Po to, żeby móc sobie je bezpiecznie w HTML-u osadzić gdzieś w tabelce, no to ponieważ to jest prywatne, to nie mogę tak sobie ich po prostu przeczytać, muszę przygotować jakąś funkcję. Mógłbym przygotować funkcję, która zwraca pojedynczo każdą osobno tych wartości, ale mogę sobie generalnie, raczej nie będę miał takiej potrzeby, to znaczy niezależnie, czy będę wyświetlał listę zadań, czy będę wyświetlał jedno zadanie, to będę potrzebował wszystkich tych danych, więc tak zwany getter, czyli nie da 2, jak ktoś wpisze 3, nie, o sorry, słuszna uwaga, tak powinno być, teraz nie wiem dlaczego ja tu wpisałem 2, zagalopowałem się. Więc przygotuję funkcję, która zwróci nam wszystkie te dane jako tabelkę, tak żebyśmy mogli sobie to wyświetlić, potem sformatować w HTML-u i wyświetlić. No i będzie się nazywa getAsArray. Generalnie są takie funkcje, nazywają się gettery i settery. Gettery służą do pobierania rzeczy, które są private i nie możemy ich inaczej wyciągnąć. Settery służą do ustawiania ich wartości na jakąś konkretną wartość. Przy czym ostrzegam tutaj, żeby nie dać się bo bardzo często widać w kodzie coś takiego, że jest taka klasa jak tutaj i potem ktoś robi tak. Function get title coś tam i robi function set title, coś tam, bez sensu, bo nie ma w zasadzie, że tak powiem, żadnej potrzeby posiadania tych dwóch funkcji osobno. Bo jeżeli ja będę miał funkcję, która zwraca wszystko jako tablicę, to mi nijak nie jest do niczego potrzebny getTitle.
I to jest troszeczkę tak, że ludzie to robią z rozpędu, bo gdzieś tak widzieli na jakimś tutorialu i robią te gettery i settery w ogóle bez żadnego sensu, bo przecież to jak skoro i tak chcesz mieć gettery i settery, to po prostu zrób to po public, tak? W sensie, jeżeli masz taką potrzebę, żeby te dwie zmienne, żeby jakąś zmienną modyfikować bezpośrednio, to przestań się bawić, tylko zrób ją public i w zasadzie z głowy, tak? Whatever. Powinniśmy jak najmniej udostępniać mimo wszystko na zewnątrz. To wszystko powinno być w klasie zamknięte. Taki jest tutaj cel enkapsulacji i hermetyzacji i w ogóle trzymania tego w obiekcie. No dobra, jeżeli chciałbym zwrócić to jako tablicę, to robię sobie tak. Robię sobie result jako pustą tablicę. Czyli tworzę sobie zmienną result, która jest pustą tablicą. I teraz będę brał pojedyncze właściwości i wpychał je pod odpowiednim indeksem, tworząc w ten sposób tablicę asocjacyjną. Ale nie wiem, czy da się w PHP wepchnąć, bo generalnie jest taka funkcja ArrayPush. Ona wpycha na koniec tabeli. Nie wiem, czy da się w jakikolwiek sposób wepchnąć do asocjacyjnej pod jakimś indeksem, czy po prostu mam go zapisać pod indeksem i tyle. A, po prostu tak. Okej. Okay. Czyli chcąc zapisać pod indeksem takim, to robię coś takiego. Result. Tylko to powinno być. O tak, bo to jest jako indeks, jako klucz. I w ten sposób. Zapisuję do tej tabeli wszystkie wartości. Nie ten klawisz. Okay. Jak już to zrobimy, to robimy return result. I on nam zwróci tą tablicę i wtedy tą tablicę możemy wyedytować sobie w HTML-u. I teraz, żeby przetestować tak na szybkiego to, co żeśmy tutaj natworzyli, sobie bezpośrednio, nie tu, tylko tu stworzę nowy plik. Na razie to taki, albo nazwijmy go po prostu test PHP, żeby go używać do testowania różnych rzeczy tak w boju, nie PL. Nie będziemy w PL-u pisać. I teraz tak, żeby móc zaczytać tamto, muszę zrobić przede wszystkim require class z klas PHP, bo muszę załączyć jakby tą klasę, żeby on w ogóle wiedział, gdzie, jak to wygląda. Teraz mogę sobie zrobić t równa się new task. Ja mi od razu, widzicie, podpowie w tym, co powinienem nadać. Coś takiego i zostawię bez tego priorytetu, pozwolę mu nadać dwójkę.
I nasz ulubione polecenie var dump. Żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby formatowanie nam ładnie działało, to jeszcze tutaj zrobimy sobie. I teraz tak, czy to jest tak w ogóle? To jest nasz obiekt wykonany według tej klasy. Zobaczcie, że ma created timestamp. To jest ta liczba sekund, tak? Od 1 stycznia tam 1970 roku jest jego nazwa, jest treść, jest jego priorytet. Moglibyśmy się pokusić, żeby na etapie klasy tutaj, oprócz zwracania timestampa w ten sposób, zwrócić datę, czyli zrobić coś takiego. Result created samo jest równe this date i on date tworzy nam datę. Tam jest długa dokumentacja do tego, która wam, że tak powiem, pokazuje w jakim formacie. To jest dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda i stworzone z this created timestamp. I w ten sposób, oprócz wysłania w takim formacie tej daty, to wyślemy też dobra, coś nie zadziałało. Powinno to też pokazać. A, no tak. Nie. Chciałem powiedzieć, że obiekt został już stworzony, ale nie, przecież to jest wszystko na żywca. No dobra, spróbujmy w takim razie tutaj. Coś poszło nie tak, jeszcze nie wiem co. Coś takiego powinniśmy dostać. Tak? Z tego. Z jakiegoś powodu. On za Chiny Ludowe nie chce mi tego tutaj wczytać. A tutaj result Powiem wam, że rozwalony jestem, bo nie wiem, co tu się dzieje. To jest string. Ja się bez problemu powinien tam zaczytać. Bo widzicie, to jest takie coś. Powinno się zapisać tutaj bez problemu do tego created i no dobra, a może on chce takie coś? To głupie już jest, ale
Mógłbym debugować to, natomiast uruchomienie debugera w wizualu, w kodzie w porównaniu z tym nie jest bułką z masłem. Jak nie będę miał wyjścia, to zaraz to zrobię. Natomiast no nie jest to bułka z masłem, żeby odpalić debugger i żeby to działało. Tak, żeby miał podgląd do zmiennych. To jest bzdura jakaś. Jakby w ogóle tego nie robi. Powinien tu echo wyświetlić, nic. Zima. A, no tak. Whatever, przecież to jest wardump obiektu. Się zgadza wszystko. Tylko, że ja nigdy nie wywołałem tej funkcji. Tak, zakręciłem się kompletnie. To jest ok, to jest ok. To ma zostać tak, jak jest. Wiecie, co się stało? To, co tu widzicie, to jest wynikiem działania tego. I to się zgadza. Wszystko jest ok. Obiekt został stworzony i został wypisany. Ale to, co ja tutaj rzeźbię, rzeźbię w funkcji getAsRay. I tej funkcji nigdy nie uruchomiłem. Ja ją powinienem tutaj wpisać. I wtedy to wszystko będzie działać. Teraz muszę poprawić ten tutaj syf, który zrobiłem. Ale widzicie, teraz działa tak, jak powinno. Dostałem nie obiekt, tylko tablicę. I teraz działa to wszystko tak, jak powinno. Zakręciłem się, zdarza się. Ok, czyli zobaczcie, dostajecie created timestamp i jako timestamp i jako datę taką bardziej dla człowieka czytelną, tak? I tak samo resolved. I to jest liczone po prostu na bieżąco, to nie jest nigdzie przechowywane, to jest po prostu policzone na żywca w momencie, kiedy wywołujecie tą funkcję. No i tyle. I to działa. I teraz zrobimy sobie commita. Commit to jest taka zakładka, tak? On mi zaznaczył, co się zmieniło, w których plikach. Tu macie wypisane, że zostały dodane te linie wszystkie. Nadaję mu jakąś tam nazwę, robię commit to main i on w tym momencie robi zakładkę, ale on robi jeszcze ją lokalnie u mnie na komputerze. Dopiero jak nacisnę tutaj push origin, ona wyląduje fizycznie na hubie. Teraz tu zobaczycie, że ostatni commit był 13 sekund temu i możecie go sobie podejrzeć. Co ten commit zmienił dokładnie, które rzeczy zostały dodane. I teraz jakbyście pobrali zipa, to pobierzecie aktualnie już z tą klasą. Teraz też zobaczcie, że zgasł mi tutaj kolor na plikach, bo zostało to już zaktualizowane na repo i nie jest traktowane jako nowe. Dobra, założywszy, chciałbym to wyświetlić jako tabelkę. Zrobimy to potem w klasie, chociaż w sumie why not. Zrobimy sobie od razu klasę przechowującą zadania, czyli taką listę tasków i tam zrobimy funkcję, która będzie wyświetlała to jako tabelkę HTML-ową, a nie jako taki śmietnik, jak jest tutaj. Ok, klas, nowa klasa, nowy plik. Znowu perla, nie chcę perla pisać. O co? I tutaj będzie druga klasa, która będzie jakby klasą zawierającą tamte zadania jako elementy swoje i będzie zawierała wszystkie metody, które są potrzebne, żeby na przykład wyświetlić to jako listę, tak? Będzie przede wszystkim zawierała listę tych zadań.
I żeby ona umiała współpracować z tym, to musimy przede wszystkim tutaj zaimportować sobie tą klasę, żeby on wiedział, jak wygląda zadanie. Nie wiem, czy mogę mu tutaj raczej nie mogę mu tutaj zdefiniować, że to ma być. Ale dobra, poradzimy, bo chciałem mu tu zdefiniować, że to będzie jakiego rodzaju będzie tutaj zmienna, ale obejdzie się bez tego. Funkcja konstruktor. Ja po prostu zainicjuję to jako pustą tablicę. I zrobimy jeszcze jedną funkcję. Która będzie nam ładowała przykładowe zadania do tej listy. Ale samo ładowanie też jako osobną funkcję. Mamy funkcję dodaj zadanie i załaduj zadania testowe. I teraz tak, ta funkcja dostanie jako taska i ona ma tylko jedno zadanie, array push this task list task. A po prostu doda do tej listy zadanie, które zostanie przekazane do niej. I tutaj do lat test data po prostu dodamy sobie to zadanie testowe stąd. Stworzymy sobie takie zadanie i dodamy do tej listy. Możemy to zrobić jeszcze coś takiego, żeby tego było troszkę więcej. Ok, on doda te trzy pozycje do tej listy. Teraz możemy zabrać się za funkcję wyświetlającą. No właśnie, i teraz tak. Generalnie jakbyście robili jakiś projekt taki poważny, to nie będziecie chcieli mieszać HTML-a z PHP-em. Czyli tutaj powinniście zwracać dwuwymiarową tablicę i tą dwuwymiarową tablicę potem przetwarzać przy użyciu jakiegoś systemu szablonów, tak żeby ją po prostu wyświetlić. Natomiast ja troszeczkę tutaj zrobię taką łatkę w postaci funkcji, która będzie zwracana na tablicę w HTML od razu. Dlatego, że nie chcę wam na tym etapie wprowadzać, nie chcę wam wprowadzać na tym etapie szablonów. Więc zrobię coś takiego. I ta funkcja będzie zwracała gotową tablicę w HTML, taką, którą można będzie wyświetlić. Robię sobie bufor jako pusty string. Następnie będę do niego dodawał to, co się ma znaleźć docelowo w HTML-u. Czyli operator przy doklejeniu tekstu, tak? Konkatenacja połączona z zapisem, żeby nie trzeba było robić dwa razy buffer równa się buffer kropka i tak dalej, tylko od razu tak i tutaj table, HTML-owska tabela i na koniec będzie trzeba ją zamknąć. I zwrócić albo wyechować, nie, zwrócić return buffer, tak? Na razie jest pusta tabelka. Teraz tak, w tej klasie task mamy funkcję getAsRay, możemy sobie łatwo zwrócić tą tablicę tutaj. A więc co musimy zrobić? Musimy dodać wiersz tablicy. I od razu go zamykam, żeby nie zapomnieć.
I w ramach tego wiersza mogę sobie wyciągnąć jedno, jedno zadanie i ten. Ale zadania mam na liście jako, jako listę, ileż tam ich mam, więc muszę to zrobić w pętli. Tak, pętla najlepsza do tablic w PHP, czyli for each. Klucz nie będzie mi potrzebny, tylko sama zawartość. I ten bufor tutaj już tak, bo każdy task to będzie jedna linia, więc te R-ki już będą w ramach pętli. I to, co tutaj muszę dodać, to kolejne, elementy tego, to, co jest tutaj. Kolejne pola tablic. Najpierw sobie tą tablicę ściągnę. Bo task to jest obiekt. To jest obiekt, to nie jest tablica. Dopiero tutaj muszę wywołać. Getasaray. A i to mi wtedy tu mam taką tablicę jak tu. To, to co tu widzicie jest w tej zmiennej taskaray. I teraz mogę sobie ją po for each. To klucz sobie zostawię, bo może mi się do czegoś przyda jeszcze. Value echo. Nie echo, sorry, buffer. Piszemy do bufora otwarcie komórki. Piszemy do bufora zamknięcie komórki. I pomiędzy tym echujemy do bufora. Value. Tak, czyli ta pętla for each jedzie nam po kolei przez te wszystkie rzeczy. Na razie bez, nie chciało mi się wypisywać wszystkiego, więc on wszystkie te rzeczy, które tutaj są, pokażę, pokażę w tabeli. Teraz ostatnia zmiana tutaj w teście. Nie tak, tylko otworzymy tutaj zmienimy sobie nie task class PHP, tylko task list. Class PHP, new task list i uruchomimy dla niej funkcję load test data. I teraz możemy sobie też zrobić tutaj, zrzucić sobie tą task list, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Źle dobrana ścieżka. Wydaje mi się, że... Ponieważ on jest uruchomiony z pozycji głównego katalogu. O właśnie, to musimy podać mu całą ścieżkę. I to jest nasza task lista, czyli ten obiekt tej klasy. I on zawiera trzyelementową tablicę, każdy z osobnym zadaniem. Widzicie, to jest to zadanie numer 1, zadanie numer 2 i zadanie numer 3. Teraz to już nie jest nam potrzebne, to jest tylko podgląd i robimy tutaj, wywołujemy dla task listy getHTMLTable i to musimy wyechować, bo to nam zwraca tablicę w HTML-u, ale jako zmienną musimy ją wyechować i dostajemy coś takiego. To jest ta tablica, która zawiera się w tych wszystkich, w tym całym obiekcie mamy trzy zadania i one się tutaj w tym momencie zawierają. Oczywiście to jest jeszcze suboptymalne, bo po pierwsze nie mamy nagłówków, a po drugie nie mamy tutaj, niepewne rzeczy nie są potrzebne, tak? Wyświetlone w HTML na przykład nie potrzebujemy tego. Zaczynam to i tutaj też zamiast 0 powinniśmy pokazywać, że jest niezrobiona, a nie pokazywać 0. Treść też nie musimy od razu wyświetlać w tym. Więc to jest kwestia tylko tutaj tej tabeli, ale to myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy i zrobimy to po przerwie. Czy chcecie dalej? Robimy chwilę przerwy, czy nie? Dajcie znać.
Bo ja dam radę, tylko kwestia, czy wydacie radę. Popchnę to na GitHuba od razu. Zróbmy, dobra. Zobaczcie, że tutaj na GitHub mi pokazuje, co się zmieniło w test. Która linijka została usunięta, która linijka została dodana. I task list jako nowy plik ma same plusiki, tak? Czyli commit, push i to sobie idzie na serwer i jeżeli ktoś z Was chce, to możecie sobie z tego linka, który Wam wysłałem tam z GitHuba, możecie sobie cały ten skrypt pobrać, rozpakować, uruchomić u siebie i powinien bez zarzutu działać. Ja sobie skoczę w takim razie na kawkę, umówmy się na 15 minut przerwy, czy gdzieś koło w pół doby, żeby jechać dalej, dobra? Mam nadzieję, że nie utknę gdzieś tam w kolejce. Do zobaczenia.
No dobra, jestem. Słuchajcie, naszła mnie jedna zasadnicza myśl. Co robią ci wszyscy ludzie w Starbucksie w niedzielę przed południem, nie? Jezus Maria, co tam się działo w ogóle? Jeszcze by była ładna pogoda, to bym zrozumiał. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz? O fajnie, tutaj mi się nie zatrzymało nagranie.